Dzień dobry, witamy się w niedzielę z Wami. Dzień Niedziela, dobry. Mareczka widać, on już tu zobaczcie jak działa. Składniki na siłę. Wszystko ma przygotowane, niedziela 19 maja. No i zaczynamy nowy dzień. Ja myślę, że taka tradycja weekendowych śniadań u Marka to zaczyna wchodzić w kalendarz. Że to tak już się zapisze, że to tak będzie. Nie, bo akurat słuchajcie, wymyśliłem taką sałatkę, że będzie sałatka z oscypkiem, no i mówię, muszę to zrobić, no i proszę, to samo tak. Się a oscypek jest przygotowany, tak. Że tak powiem, tylko moja rada, kroić go a to ja wiem. W cienkie plastry. Nie no, będzie bardzo cieniutko. Ale pachnie przepięknie, także... Czekamy na śniadanko i tylko ja nie wiem, ugotowałam dwa jajka na twardo i nie wiem, czy jeszcze ja na przykład sobie zapodam sobie dołożyć. Takie jajeczko na twardo do takiej pięknej sałatki. Także... Ale to będzie wersja bezjajeczna. Ogólnie bezjajeczna, ale wiecie, co sobie kto doda, to sobie doda i tak będzie mu smakowało. Także ja czekam na śniadanko. Ja aktualnie z dzienniczkiem i z przyrządem do pomiaru ciśnienia. No. Tak, mierzę sobie ciśnienie, to znaczy już mierzyłam dwa razy i cały czas mam 140 na 104 na 97, nie? Yerba wychodzi. Nie, chyba nie yerba, właśnie nie wiem, nie? I tu mam jeden, właśnie nie wiem coś, ale delikatnie mi głowa boli i teraz zaczynam rozkminiać dlaczego, może no, coś, może. Jakieś ciśnienie takie nawet wiecie, IMGW. No to może być. Natomiast... Jak za chwilę, takie czuję, wiecie, takie pulsowanie w głowie. Wezmę sobie chyba tabletkę przeciwbólową, no i jeszcze raz zmierzę ciśnienie. Nie A wiem dlaczego. Yerbę właśnie kończę. No to ja już nie radzę bym ci jej chyba pić. Myślę, że to po yerbie? W każdym razie już niedługo mam wizytę u kardiologa, także porozmawiam z panią na ten temat, zobaczymy co mi powie. Także jak słyszeliście, Marzenka ma problemy z ciśnieniem i to ma od dłuższego czasu, powiem szczerze. Ale ona to sobie tak bagatelizuje, ma swoje teorie, no ale dobra, ja nie będę się w dyskusji prowadził, proszę bardzo. Proszę, jaki pyszny chlebusiek. Jaki piękny chlebek, z tego będzie cudowna grzanka. Także ja teraz biorę się za przygotowanie tego śniadania. Chwila, moment, no bo to wiecie, tu są same warzywka, wystarczy je poukładać na talerzu. Osypek, sosik już prawie zrobiony i jemy. Ja czekam. O, będzie nawet smacznie. Widać po tobie, że mierzyłaś dzisiaj. Tak, właśnie przygotowana jestem. No i jeszcze raz sobie zmierzę, ale spoko. No. Słońce wyszło nawet. Słuchajcie, słońce świeci już od 6 rano, 5 nawet, ale bym powiedział. Teraz już tak się nie ale teraz jakieś chmurzyska się zebrały. No jest ciepło, 21 stopni pokazuje aplikacja. Na balkonie nie wiem ile jest, za chwilę to sobie sprawdzimy. Także zapowiada się ładny dzień. Na naszym balkonie stopni 23, więc też jest ciepło. Ja biorę się za przygotowanie śniadania, a jeszcze co do planów niedzielnych, to słuchajcie, jest taki pomysł, żeby się wybrać na wycieczkę. Gdzie, co i jak, sami do końca nie wiemy, na pewno Wam powiemy i Was z sobą zabierzemy. Zatem ja biorę się za przygotowanie pysznego śniadania, ale jeszcze zanim to czas na poranny challenge. Uwaga, zostawiamy łapkę w górę, zadziałało za pierwszym razem, także Wy też zostawcie, no i robimy. Prezentują gotowe sałatki. Powiem Wam, tu są różne rzeczy można znaleźć. Począwszy od tego, że jest miks sałat, pomidorki, są winogrona, jest słuchajcie, gruszka, ogórek, co tu jeszcze jest? Kapary, oliwki czarne, oliwki zielone, jeżyny. No po prostu przegląd wszystkiego. Jest to oczywiście ser, oscypek, no i do tego grzaneczki, a Marzenka jeszcze będzie miała jajeczko. Która jest moja? Obojętnie, możesz sobie wybrać. Tak? Mhm. No to już tak ładnie nie będzie wyglądało, ale... Ale będzie po twojemu, spersonalizowane. Tak. Także bierzemy się za jedzenie smacznego. Powiem Wam, że połączenie tego sosu gruszki jest też rewelacyjne. Jeszcze można by było malinki dołożyć tak dekoracyjnie. O, proszę. Kropka nad i.
mówi, idź sprawdzić, bo tam chyba pada. No nie, jeszcze nie pada. Chociaż jakieś takie ciemne chmury tu gdzieś spłynęły do nas. Ale im dalej tu w prawo, tym to niebo jakieś takie delikatniejsze. Także mamy nadzieję, że spokojnie da się nam wyjechać i pojedziemy na jakąś wycieczkę. A ja biorę się za śniadanie, Marzenka już konsumuje swoje. Wygląda to obłędnie. Kawa przygotowana i tak jak wam wczoraj obiecałem, pokażę wam te, no ten środek, dzięki któremu pozbyliśmy się zimiurek. To jest w ogóle z waszego polecenia. Popatrzcie, tylko tyle zostało zużyte. Do każdego kwiatka poszła jedna taka kapsułka, nazwijmy to. Do tych mniejszych, tak jak tam w doniczkach dawałem połówkę. No i powiem wam, że wszystko poznikało. Jeszcze tyle tylko zostało mi. Jakie te ziemiurki poszły? O, proszę. Nic nie ma. Suchutko. Także wyjechały. Myślę, że ten środek jest wart polecenia, ponieważ w ubiegłym roku, jak walczyliśmy z ziemiurkami, kupiliśmy w markecie taki preparat, który się rozcieńczało w wodzie. I powiem wam, że no nie wiem, czy z tego powodu tego preparatu, czy coś nie tak, ale nasza monstera zaczęła niestety gnić. No, a tu wszystko poszło bezproblemowo. Także taki oto środek na ziemiurki, warte polecenia. A ja po kawce jeszcze się biorę za tą monsterę, bo wczoraj już nie zdążyłem. Będę wymieniał wodę. Bo powiem wam, że tu z każdym dniem coraz to więcej młodych listków. Nawet tu jeden rośnie. O, proszę bardzo. I miewa się dobrze. Także trzeba jej zrobić tu miło. No i myślę, że przed wakacjami ją już włożymy z powrotem do ziemi. Panowie, proszę, dostali jeszcze koperek, no ale George niezainteresowany, obrażony, bo został wyproszony spod łóżka w sypialni. Monstera pięknie już stoi w wazonie, świeża woda, nowe ułożenie, panowie odpoczywają, a my powoli się wybieramy, jedziemy na wycieczkę. Ale gdzie dojedziemy, to powiem wam jeszcze nie wiem, bo Marzenka coś tu kombinowała, coś tu wymyśliła z Michasiem, ale ja do końca nie jestem wtajemniczony, także ja to potraktuję jako niespodziankę. Także gdzieś jedziemy, ale nie wiem gdzie. Zabieramy was z sobą, jeszcze tylko krzesła na stół, ogarnąć tu króliczki. Puszczamy robota, żeby odkurzył w tym czasie. Jedni jadą na wycieczkę, inni jadą do pracy. Właśnie robot rozpoczął teraz proces. Zaczyna od pokoju Michasi. Do garderoby nie wjedzie, ponieważ ma tam zablokowane. A drzwi są dlatego otwarte, ponieważ jak się suszy pranie, to powiem wam, tam się tak gorąco robi, a latem to już w ogóle. I żeby to się wszystko nie rozgrzewało, nie przegrzewało, to stwierdziłem, że będzie otwierać drzwi. Ale ja w ogóle muszę wyczyścić tę pompę ciepła, bo już też suszarka się domaga tego, wyczyścić. Ale ona coraz to gorzej suszy, ci powiem, mam wrażenie. No i nawet zauważyłam, że ten dźwięk, który ona zawsze wydaje, to jest taki przyciszony, taki ledwo... A to już było kiedyś, pamiętasz taki problem? Czy jak się włącza, czy jak ona kończy cykl suszenia, to coś tam z tym dźwiękiem, ale dzisiaj włączę, jak przyjedziemy, bo jeszcze ręczniki się suszą, także włączymy czyszczenie. Ja wam powiem, że ona ma taki problem, że na początku suszyła, wiecie, pokazała dwie godziny tam z hakiem wysuszone. A w tej chwili ona tak, pokazuje, że zostało 2 godziny, potem suszy, 5 minut do końca, nagle wskakuje znowu na pół godziny. I jak przyjechaliśmy z tego wyjazdu do Zakopanego, to pierwsze pranie suszenia, słuchajcie, ponad 4 godziny suszenia.
północy się suszyło. No, ale też było dosyć dużo prania wtedy. Ja wiem, ale ona wyjątkowo długo ostatnio suszy. No. Kiedyś jakoś była bardziej wydajna, ona teraz jakby straciła swoją wydajność. Nie wiem, czego to wynika. Jest, słuchajcie, czyszczona, ona nie jest nigdzie pozapychana, a mimo to jakoś długo. Chociaż pan namówił, jak przyjechał ten serwis wtedy do pralki, że te suszarki mają ten mankament, że od strony zewnętrznej ta pompa ciepła wygląda czysto, wszystko fajnie, a ona się zapycha w środku. I wtedy jest całkowicie ona do wymiany. I możliwe to jest ten problem z nią. A suszarka ma ile? 2 lata? Trochę więcej. Myślę, że dla niektórych trasa już jest tak znana i lubiana, że powiem wam, no, tradycja. Tą trasą dojedziemy w różne miejsca i jest dosyć szybka. To jest, powiem, bardzo uniwersalne połączenie. Także do pewnego momentu, a potem gdzieś tam trzeba zjechać, nie? W zależności od celu podróży. Jak widzieliście na załączonym obrazku wcześniej, pogoda zrobiła się piękna. Także dobrze, że wybyliśmy z domu. A pisaliście na Instagramie, że na przykład w Poznaniu burza. No słuchajcie, burza może być wszędzie. To jest, wiecie, myk moment i już leje. Ale burza ma ten plus, że ona przejdzie i znowu wychodzi słońce. Natomiast my jedziemy dzisiaj do Olkusza. Tak dziewczyny zaplanowały. No i teraz się właśnie toczyła dyskusja, kiedy ostatnio byliśmy w Olkuszu i myśmy byli gdzieś, no właśnie, październik, listopad, coś w tych miesiącach. No tak, jak auto. Chyba, nie, nawet nie wiem, czy to nie była pierwsza nasza wycieczka tym nowym autem do... No, możliwe. Właśnie do Olkusza. Tak mi się coś to wydaje. No na pewno w jakimś vlogu będzie. Że to musiała być końcówka października. No jedziemy to w inny teren. Krótko pojedziemy tą trasą, widzę. A niebo nas prowadzi na inną drogę jakąś. Dobra. Jedziemy w każdym razie i zobaczymy, jak się prezentuje Olkusz wiosną. Bo jesienią widzieliśmy go. Zimą nie było okazji. No to przyszedł czas na wiosnę. Zjechaliśmy, bo przeważnie to żeśmy jechali prosto. Potem żeśmy musieli zawracać. No tak też bywało. No ale co zrobisz, no? Bo pilot źle prowadzi. Oho, ho, ho, ho. Bo wtedy pilot był na drugim etacie, operator, amator. No. Nie wiem, to tu zjeżdżamy? Tak, tu zjeżdżamy na tą pętlę. Można też było prosto jechać, ale nie wiem. Naprawdę. Dzisiaj mapa Google'a trochę nas tak wyprowadziła trasą, powiem wam, no niby krótszą, ale dla mnie okrężną. Przyjechaliśmy do Katowic, przez centrum jechaliśmy, Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi. No i teraz się kierujemy na Dąbrowę Górniczą, jak się nie mylę, nie? Bo to jest chyba trasa. Tak, gdzieś te tereny, Sosnowiec jesteśmy. Także zupełnie nowa trasa, powiem, wystarczyło zjechać. Tak zwana stara trasa, bo to nawet... Czuć. Tak, to się czuje. No stop dziury. Także to jest stara trasa na... znaczy do Olkusza. A myśmy jechali zawsze inną, nową, no ale niepotrzebnie, widzicie, zjechaliśmy. Ale Marzenka mówi, o, dobrze, że udało nam się zjechać. No i tak to właśnie jest. No. Także to jest w ogóle stara trasa na Dąbrowę Górniczą, na Kraków przez Olkusz, tą bezpłatną. Plus tej trasy jest taki, że mamy zupełnie nowe widoki. A wy też przy okazji. Także jedziemy. Tak jeszcze tu jadąc, Marzena mówi, ale bardzo duży dzisiaj jest ruch, więc skąd tyle tych ludzi tu jedzie? A będą z majówki wracają. Ale potem, słuchajcie, patrzę i tak, wiecie, łączę wszystko. Trasa na Kraków, dużo KR rejestracji. Czy tu jest bardzo duży ruch, bo ludzie widocznie nie chcą płacić za, wiesz, za A4, no i wybierają tą trasę. Ale też jest, powiem wam, jakościowo to bym porównał, że jest taka sama. Nie? No, teraz to bym... Przynajmniej, znaczy ona jest taka, wiecie, bardzo chybotliwa, że tam na początku były dziury. Tu widzę, jest bardzo fajny asfalt w tej części. Czyli macie nawet lepsze warunki jak na A4, tak mi się wydaje, bo tam jest ciągły remont. A tu proszę bardzo. Także może ludzie wybierają faktycznie tą trasę, żeby nie płacić, no bo koszt to jest 32 zł za przejazd całego odcinka, nie? A jak ktoś często jeździ, no to wiecie, wybulicie mnóstwo kasy, a tu za darmo sobie można. A co chwila zwężenia, jakieś tam... I remoncik. A tu proszę, taka trasa. Paździutki asfalcik, równiutki. Tam było kiepsko. Prosta droga, fajnie, przy Katowicach, nie? A tu nawet fajna jest. Tylko tutaj co, zdarzają się światła. No tak, tu są światła, no bo to jest droga szybkiego ruchu czy coś takiego. No ale wiesz, mi się wydaje, że to i tak
tyle nie stracisz paliwa czy coś, żeby te, no nie wiem, trudno mi to tak przeliczać, to by trzeba było faktycznie głębiej jakoś przeanalizować. No i tylko pytanie, czy ona prowadzi aż tak pod Kraków? Chyba nie, chociaż nie wiem, jak to tam wygląda. Tak, to jest droga na pewno, Kraków. No ja wiem, ale wiesz, o co mi chodzi. Czy tylko do Olkusza, czy potem już jest jakaś inna? Nie, no taka? Myślę, że to tak. No to powiem wam, dobra alternatywa. Można kiedyś spróbować. No, można uderzyć. Także alternatywa to może być, jak zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ale powiem jeszcze jedno. Świateł dużo. I zastanawiam się, jak tu wygląda kwestia ruchu w tygodniu. No bo faktycznie może dużo kierowców się zdecydować na tą trasę, no i wtedy mogą się robić jakieś zatory, jakieś koreczki, coś takiego, nie wiem. No szczególnie, że jak mówię, tutaj co jakiś czas są i tak światła, nie? Mm-hmm. I jak trafisz na taką falę co chwila czerwony i czerwony, no to stajesz, nie? To się wydłuża ta droga, nie? Także dajcie znać, jak ktoś jeździ tą trasą do Krakowa przez Olkusz, czy w tygodniu warto jechać, czy jednak lepiej zapłacić te 32 zł i jechać A4, bo powiem wam, nie wiem. Zaparkowaliśmy na parkingu, bardzo fajny parking. Mówi, że to jest jedyny bezpłatny parking w Olkuszu. No i powiem wam, dzisiaj jest taki wypełniony. Jeszcze jak byliśmy tu, nie? Wtedy w tym październiku i listopadzie, to powiem wam, były pustki. No ale wiadomo, przy takiej pogodzie to każdy przyjechał z okolicznych może miejscowości. A ja sobie przypomniałem, że wiesz co tu montowałem? Na kuny to coś. Aha, te worki. A wiesz, że my już musimy chyba wymienić te worki? Nie, myśmy kupili taki elektroniczny, muszę to zamontować. Dobra. Aha. W domu jest, bo tego nie zabieraliśmy na wyjazd. Dobra, tak, także bierzemy torbę i idziemy w teren. Zniczką dotarliśmy na rynek w Olkuszu, ale powiem wam, tu się dzisiaj dzieje jakieś, są food trucki, nawet nie wiedzieliśmy, bo coś dużo ludzi było. A tu proszę, jakaś impreza duża, taka dmuchańce, niedmuchańce. No zupełnie inaczej prezentuje się ten rynek teraz, niż miało to miejsce jeszcze jesienią. Także idziemy pooglądać, rozejrzeć się co ciekawego. Na środku jest też wejście do muzeum. Jest pod płytą. Także zobaczymy, jak to się tu prezentuje. Idę do dziewczyn. No jak tam Marzenko, jakie wrażenia? Zupełnie inaczej ten rynek prezentuje, nie? No wygląda inaczej, bo jest zastawiony i szczerze powiem, ładnie się prezentował właśnie jak byliśmy jesienią. Ale był taki smutny, bez ludzi. Ale to jest ten urok właśnie, tak, ale możliwości rynek ma, jest wykorzystane. Dzisiaj są food trucki, na pewno w innych dniach czy tam weekendach są inne rzeczy, atrakcje, także przejdziemy, zobaczymy. I ważne, no, że inne się dzieje. O. No właśnie, bo to też tak, wiecie, wprowadza życie do miasta, do rynku, do miasta i faktycznie są ludzie, widać ich tutaj, także idziemy też. O, proszę bardzo, tu chyba nawet nie zagościliśmy ostatnio, nie kojarzę. Tak, przy urzędzie miasta. To jest chyba strażnik tego miasta, no nie wiem do końca, powiem wam. Tutaj informacji nie umiem znaleźć. Może to gwarek olkuski. Dobrze. Założenie, olkuski rynek to założenie średniowiecznego miasta, taki, na takiej zasadzie budowany, także idziemy. Można pospacerować. Tutaj te, z tych futraków tu... to takie zapachy dochodzą, że jak się na głodnego idzie, to od razu się... A to są różne, wiecie, i na słodko, i na słono, i... Ja ci powiem tak, obiad bym zjadł tutaj w tych knajpkach okolicznych na rynku, ale coś słodkiego to bym chyba zahaczył na futrakach. No, jakiegoś takiego... Wiecie, są takie churrosy. Ale ciekawe, czy jest jakaś dobra lodziarnia. Langosze są już tutaj, widzę, także no, chyba jest czym wybierać. Średniowieczne smaki. No nie wiem, słuchajcie, ja zobaczę. Bardzo dobra pizza tu była. Także za chwilę sobie, bo widzisz, co ja zrobiłem? To jest twoja karta.
A ja moją sobie tu odłożyłem. Także teraz już ma każdy swoją kartę. No i nie wiem na co postawię, ale byliśmy tu na pizzy i powiem wam, była bardzo dobra pizza. Polejemy lemoniadkę. Ciekawie co jak smakuje lemoniada ananasowa. Nie miałem nigdy okazji pić. Tak, że sobie za chwilę tu przetestujemy. O. Oj. Oj na bogato. Za mną jak dać bardzo ładne kolorowe tło, to ja próbuję lemoniady ananasowej. Ale dziwny smak, jak mówisz z czym? Ostragon, rozmaryn, coś takiego było w niej. No, szczerze powiem, nie do końca moje smaki. W ogóle nie jest mgła. Wydawałoby się, że wiesz, ananasowa będzie mgła. Nie, no właśnie ananas jest dość ostry, mało ten tak smaku. Ale teraz czuję posmak taki. No, coś ciekawego, coś nowego. Takie nigdy nie miałem okazji pić. My z Michaśką postawiliśmy na sałatki tym razem znowu i wpadła u mnie sałatka krewetkowa. No wygląda bardzo pięknie, widzę tu nawet truskawki, widzę ser, pestki dyni, nawet są winogrona, do tego dwa takie kawałeczki jakby pizzy ciasta. No i tu mamy krewetki po tej stronie. No i jeszcze wpadnie na pół pizza Inferno, będzie na ostro, na bogato, Michaśka, co? Marzenka, proszę. Ja mam pizzę specjalne z... Czekajcie, to jest... Burrata. Ja wam przeczytam, bo tu się dzieje. Burrata, mozzarella, prosciutto di parma, sos pistacjowy i jeszcze do tego jedna. Lemoniada, tym razem cytrynowa. Powiem wam tak, ta no mi osobiście nie podeszła. Za dużo tego... Co tu jest? Nie, estragon rozmarynu, tak. On tak dominuje ten smak, że nie moja bajka. Dobry ananasowy smak. No, każdy widzi, coś innego lubi. Ale spróbujemy za chwilę tej cytrynowej, no wygląda pięknie. Także jak za chwilę tylko dopiję tą pierwszą lemoniadę, to potem spróbujemy cytrynowej, a teraz bierzemy się za sałatki. No i potem za tą pyszną pizzę. Ale... Sałatka bardzo dobra, kozi ser zapiekany z miodem, krewetki, wszystko takie słodziutkie, świeże warzywa, świeże owoce, także naprawdę... Tak, bardzo dobre połączenie. No i powiem wam, że cieszę się, że na to postawiłem, a pizza będzie już takim dodatkiem, taką kropką na i. Moja pizza też bardzo dobra. Chyba widzieliście z tą buratą. Bardzo dobre ciasto. Ja jeszcze używam oliwy, a takiej bezsmakowej. Tu jest mnóstwo smaków i jakaś z papryczką, cebulowa, czosnkowa, także wystarczy mi zwykła. To pesto bazyliowe jest bardzo dobre, także nie wiem czy całą w trąbie, ale jest pyszna. No, naprawdę dobre połączenie też. Jest taka delikatniejsza, ja lubię takie. Marek z Michalszą na ostro. A ja jeszcze do tego jest rukola pod tym serkiem, także bardzo dobre. Jesteśmy tutaj po raz drugi, po raz drugi nam smakuje. Jak wygląda niebo, ale to nas nie zraża. Byliśmy w samochodzie, bo zanieśliśmy, no trochę pizzy zostało i stwierdziliśmy, że zanosimy do samochodu. Przy okazji wzięłam parasol. No jakoś tak, jakoś wiecie. Piszecie też, że gdzieś tam burze, gdzieś tam deszcze. A to moment może przyjść. I wracamy, idziemy z powrotem na rynek. Jeszcze tam sobie pochodzimy, pospacerujemy. Piękne uliczki są tutaj w Olkuszu. Także wykorzystamy jeszcze to niedzielne popołudnie na miły pobyt. Droga nam przebiegła, jak widzieliście, sprawnie. Brzuszki najedzone. Nie wiem, może pewnie. Wpadnie jakaś kawa. No to chyba obowiązkowo wpadnie jakiś lodzik. A ja się jąkam. Nie wiem, czy Marek mówił o tym, że Olkusz jest nazywany inaczej srebrnym miastem. A to w związku z tym, że wydobywano tu rudy żelaza i srebro właśnie. W ogóle... Tutaj takie pokopalniane motywy są jeszcze
pozostałość tego to utworzona pustynia błędowska, też niedaleko stąd. I niedaleko stąd też jest, właściwie to są ruiny zamku Rapsztyn. Także też taka okolica, bo to już praktycznie Jura Krakowsko-Częstochowska, bo jesteśmy no w województwie małopolskim chyba już, nie? No także jest tutaj co oglądać, co zwiedzać. No, nasz już wiemy, słuchajcie, co to są za postacie. To są gwarki olkuskie. Tak. Marzenka sprawdziła, przeczytała. Teraz zmiana okularów. Parasol słońce i wraca. Okulary. A my teraz idziemy. Gwarki olkuskie, tak. Tu bardzo dużo jest takich w różnych scenkach przez przedstawione. W różnych jakby sytuacjach, w różnych zajęciach. No i no to jest pewnie. Jest to związane z tradycją tego miasta, także... No, chyba już pokazałeś tu na filmie, tak, co? Tak, chyba 3 albo 4 pokazane, a jest dużo więcej. Ich jest bardzo dużo na rynku, w ścisłym centrum. No i dookoła też. A teraz idziemy w kierunku ruin, prawdopodobnie muru obronnego, który tu okalał centrum. I przed nami już coś się ukazuje. Tutaj mamy kolejnego gwarka. Stoi... No i pilnuje. A to jest akurat baszta przy mennicy. No i to prawdopodobnie tu całe tworzyło zabezpieczenie. Idąc od rynku, dotarliśmy do lodziarnio-kawiarni. No i słuchajcie, trzeba było spróbować dobrego lodzika. Tutaj w Olkuszu wygląda to pięknie, jak smakuje, to się za chwilę okaże. Idziemy sobie głównym deptaczkiem w Olsztynie, w Olkuszu. Ja, słuchajcie, postawiłem na lodzika, ale smak obłędny. Powiem wam, pierwszy raz takiego lodaję o smaku kefiru. No i naprawdę tam? Bardzo dobry, no. Bardzo dobry. Pod spodem jest truskawka, ale sorbet. No ja średnio nie, nie lubię. Po czemu wziąłeś? A, bo pani mówi, że jest dobra. Nie. To mówię, dobra, spróbujemy. Dobra, pani da wszystko, co jest. No, także idziemy i słuchajcie, idziemy do Rycerza. Bo ja to miasto, słuchajcie, utkwiło mi to w pamięci jeszcze z lat młodości. Jak jeszcze byłem na studiach, tu kiedyś byłem, to zapamiętam tego rycerza. I niestety, potem zapomniałem nazwy miasta, nie? I na Instagramie i tak powiedzieliśmy, kminił co to za miasto, co się z rycerzem, że na głównej ulicy. No i ludzie piszą Olkusz, no i właśnie, jesteśmy w Olkuszu. Rycerz tu na głównym deptaku, lodzik, piękna pogoda. Także z lodzikiem do gwarka. Idziemy najpierw do gwarka. A tu jest taki tak, gwarek wędrowiec ewidentnie. No tutaj ma taki plecak. Tylko wiesz co, jakoś nie pamiętam, jak byliśmy tu tą jesienią, żeby one były, no ale chyba musiały stać, nie? Były? Tym traktem przybywali do Olkusza specjaliści, górniczy z całej Europy. Tędy wędrowali na studia do Akademii Krakowskiej. Właśnie mi się przypomina, że kiedyś już to czytałam. Uuu, Marek. A teraz Michaśka mi za kadrem taką piramidę. Ale Marek sobie często tak ma, słuchajcie. Ja ci akurat nie mam loda, ale on ma takie potem łączone, czyli spadki. Jak już ktoś nie może... No za chwilę to już nic z tego nie będzie. Dobra, sobie to przejmę, bo wiecie, jest ryzyko. Jest ryzyko, że ci zjedzą. Idziemy teraz do Rycerza. Teraz tym deptakiem podążamy wprost na olkuski rynek. Bardzo przyjemna wycieczka, powiem wam.
czas na kawkę, u mnie flat white, ale popatrzcie jaka piękna wyszła, no właśnie, jak się to nazywa? To jak właśnie wygląda, jakieś listki. Ja bym krokusa w tym widziała. Krokus, nawet. No. No, nie Maszynka. Wiem, co autor miał na myśli, może to serca jakieś połączono, rozdzielone. Marzenka postawiła na czarną. Czarno, ale już wiem, że jej do końca nie wypije. Dlaczego? No dosyć taka słaba. To dobrze chyba. Nie, ja wolę jest. Mniej, a konkretnie. Chociaż aha, dzisiaj, no. No. Ale potem coś... spadło ciśnienie. Spadło, bo ja chyba głodna byłam i dlatego miałam takie wysokie ciśnienie. No, wszystko możliwe, bo żołądek się zassał i ciśnienie wzrosło. Tak, i ciśnienie krwi od razu... A dobra. Potem sobie pojadą taka pyszna sałateczka. No i od razu. Widzicie, jak to jest z Marzenką. Ciśnienie nie skacze, jak jest głodna. No właśnie, już mam lekarstwo. No właśnie. Gdy kupisz sobie kawę... Tymczasem... Dziecko ci ją przemie. Ale powiem wam naprawdę, bo Marzena mówi, że jej kawa jest taka słaba. Ale moja smakowo rewelacja. Ale ja w ogóle jakoś nie mam apetytu, że tak powiem, na kawę. No. Czyby to złe życie. No, to jest to już dziwne, jakaś ja poważna choroba. Mm. Tym bardziej, że ja piłam kawy. Słuchajcie, Marzena potrafiła rano wstać i od razu się podłączyć pod ekspres i kawa non stop. Najpierw parzona, potem ekspres, no i to ze 3-4 dziennie. A jak jeszcze słuchajcie, w szkole pracowała, abyście to widzieli ten cyrk, przychodziła godzinę prawie wcześniej, robiła sobie kawę. Ta kawa cały dzień stała, ona już się tak przemoczyła. Ale tak nie, ja dopijałam sobie, wiesz, na każdej przerwie. Półeka na każdej przerwie. A potem przed wyjściem ją od razu i znikła. Nie, ale moja kawa bardzo dobra. Nie jest ani za mocno, ani za słaba i ma bardzo fajny smak. Nie jest przede wszystkim kwaśna, bo ja nie lubię kwaśnej kawy. To smacznego. Dziękuję. I tak nasza wizyta w Olkuszu dobiega powoli końca. My już przy aucie pakujemy się. Powiem wam tak. Tu ciemne chmury. Tu piękne, błękitne niebo. Oczywiście my jak jedziemy, to wracamy gdzie? W kierunku tych chmur. Przynajmniej tak pokazuje na razie moja wewnętrzna nawigacja. Ale było bardzo fajnie, nie? Bardzo. Super. O, teraz będziecie lepiej widać. Oczywiście znowu spotkania z widzami. Focie, focie. Pozdrowionka. Bardzo miły i pogoda właśnie się udało. Kilka godzin, myśmy tak na popołudnie się tylko wybrali, nie? Także, ale było bardzo miło. Do domu godzinka. A przepraszam, czemu tu jest kocież resort po drodze? Planujecie gdzieś jechać? No, przydałoby się kiedyś, nie? No. Tam też jest fajne miejsce takie do spacerowania i... Tam jest bardzo fajnie, no, powiem. Urokliwe. Dobra. Mieliśmy tak. Okazję kilka razy już być. Jedziemy. I nawet nagrywać smakujemy. W Kuszy była piękna pogoda, słońce świeciło, dojechaliśmy do Katowic i proszę, co nas przywitało? Deszcz. Jest może jakaś ulewa, ale coś się tu rozkręcać zaczyna. Także no, jak przyjedziemy do domu, to może już być nieźle, wesoło. Chociaż powiem wam, ciągle w telewizji powtarzają, że w Polsce bardzo mało deszczu do tej pory było. Jest wiele rejonów, gdzie po prostu od kilku dobrych miesięcy nie padało. No i jest sucho bardzo, jest nie? Susza. Pomimo tego, że wydawałoby się, że ciągle gdzieś pada, coś tam, no ale te ilości, co do tej pory były, to były takie, wiecie, symboliczne. No, robi się wesoło. Mocniejszy opad. Mhm. Zaraz będzie tunel zalany. No, wszystko możliwe. Ale niby niebo tam takie ładne, nie? Znaczy ładne, no, takie jasne. Nie jest takie, takie ciemne. Także jak to mówię, leje jak z cebra. My teraz sobie wjedziemy w tunel, więc będzie cichutko, suchutko. No ale potem jak wyjedziemy, to już będzie niestety kiepsko. No ale to trafiliśmy, nie? Na taki... No udała się nam pogoda, piękna. No nie wiadomo jak tam jest, może tam dalej jest pięknie. Okno pogodowe. Nie, no tam może dalej jest pięknie. No to gdzieś tutaj właśnie stąd szło, a ten wiatr wiał właśnie, aby tu to przeganiał wszystko, na tą część. A, to widzisz specjalnie, żebyśmy mogli tam spacerować sobie. No tam ani kropli deszczu nie było. No, no i dobrze. Znaczy dobrze, dla nas dobrze. Nie wiadomo jak dla, wiesz, roślinności tam. Czy no, ale widać, widzisz jak już jest ta opad, jaka tutaj się unosi z tej nagrzanego. Jak zobacz, jak wszyscy powoli już jadą. Tu jest chyba ściana deszczu, uważaj. No, oho, ho, panie. No już przechodzi. No ale tu trochę tego tej wody jest widać. No i proszę, wystarczy wyjechać za tunel w Katowicach i inny świat.
Tu już słońce świeci. Ale jeszcze pada. Nie no to, jak to mówią, słońce świeci, pada deszcz, a robica masło kręci, przyszedł dziot, masło zbiornika, ściebie, to włoczko. Tak to szło. Ale pięknie to wygląda teraz. Trzeba uważać, bo tu właśnie pod tymi wiadukami może być już większe kałuże i może przepać. O, chyba się błysło. Ale to za nami. Nie wiem teraz, czy to idzie w naszym kierunku, czy w przeciwnym. Może my uciekamy, a to nas pogoni. Może, może. Patrz, jakie słońce. O, brzmi. Pierwsza burza wiosenna. Nie, no w tym miesiącu pierwsza. O, może tak. Ale piękne słońce. Tak, słońce to jest to, nie? Dzisiejszy daily vlog już zmontowany. Powiem wam, że mój patencik na montaż w telefonie się sprawdza, bo dużo czasu można dzięki temu uzyskać, wykorzystując czas na przykład jazdy w samochodzie czy coś takiego. Także to już jest zrobione. Króliczek już po inhalacji gdzieś tam zniknął, nie wiem, nie jest, może i pod łóżkiem siedzieć teraz. My sobie zrobimy wieczorny challenge. Uwaga! Łapka w górę, o proszę, jak zadziałało. My się z wami żegnamy, życzymy miłego wieczoru, dobrej nocy, widzimy się jutro, a jutro, słuchajcie, poniedziałek startujemy z remoncikiem. Także do zobaczenia jutro, dobranoc.